Dzień dobry, Krzysztof Janczurewicz. Witam Państwa 1 dnia grudnia. Zapraszam przed telewizory. Rozpoczynam nasz piątkowy program lokalny. Oto, co w nim dzisiaj Państwo zobaczą. Na początek aktualności, po aktualnościach, jak to w piątki bywa, okruchy na niedzielę. Następnie zobaczą Państwo kolejny odcinek magazynu Filmomat. Później rozmowa z Izabelą Jadwiżyc o kampanii Nie daj szansy AIDS. A na koniec zobaczą Państwo relację z wieczoru autorskiego Andrzeja Sochaja. A teraz już zapraszam na aktualności. W czwartek w Zespole Szkół nr 2 dyskutowano o drzumie XX wieku – AIDS. Dyskusja toczyła się pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”. W tym dzisiejszym spotkaniu biorą udział nie tylko uczniowie Zespołu Szkół nr 2, ale również młodzież z gimnazjów. Tak, bierze przede wszystkim młodzież klas trzecich szkół gimnazjalnych, które jeszcze nam zostały tutaj. No, w ramach tej reformy wiadomo, że tak, już nie ma klas pierwszych, ale są klasy trzecie gimnazjum. I to jest przede wszystkim skierowane i bardzo mnie cieszy, że ja tu dzisiaj na sali widzę nie tylko młodzież szczecinecką, ale widzę młodzież powiatu. Ciężko jest niektórym powiatom przyjechać na konferencję i dotrzeć. Wiadomo, że to są koszty, to są autobusy, to są bardzo różne sytuacje. Tym bardziej ja chylę czoła i dziękuję wszystkim dyrektorom na to, że się zgodzili, żeby te dzieciaki tutaj mogły dzisiaj być, uczestniczyć, przede wszystkim zgłębić swoją wiedzę. Konferencja jest jednym z elementów. Dużo konkursów plastycznych, które się odbywa, dużo spotkań, tak jak mówiłam, warsztaty, w których dzieciaki uczestniczą, ale to nie tylko jest młodzież, to są też dorośli, to są rodzice, to są funkcjonariusze policji, to będą strażacy, to są pedagodzy, nauczyciele. Jeżeli ja przekazuję wiedzę, liczę na to, że oni też to zrobią dalej, chociaż żeby zwrócić uwagę, bo naprawdę zdrowie my mamy tylko jedno, a to jest najwyższa wartość. Z Zespołem Szkół nr 2 ta współpraca chyba się układa dobrze, bo to jest corocznie, tak? Organizowane tego typu konferencje. Tak, to nie jest pierwsza konferencja. My co roku włączamy się we wszystkie działania i to nie jest tylko Zespół Szkół nr 2. To są wszystkie szkoły na terenie naszego powiatu, które prowadzą takie wszelkiego rodzaju działania. Jest też Zespół Szkół nr 6, kiedyś nasz Zespół Szkół nr 3, bardzo prężnie działający, ale i Zespół Szkół nr 1, który się włączał. Ja trudno mi teraz stanąć, czy Zespół Szkół Technicznych. Staramy się, żeby za każdym razem były to szkoły, gdzie zapraszamy młodzież, ale tak jak powiedziała pani Mirka Skonieczna, my chcemy też, żeby to młodzież przygotowywała tę konferencję. Owszem, specjalista jest ważny. Ja mogę coś sprostować, ja mogę coś dopowiedzieć, ja mogę wnieść coś nowego, ale to młodzież ma edukować młodzież. Oni chętniej słuchają, kiedy mówią ich rówieśnicy do nich, kiedy powiedzą trochę ich językiem, chociaż ja też bardzo się staram, dzisiaj na konferencji nie mogłam sobie pozwolić, żeby mówić takim językiem, jak ja mówię z reguły, młodzieżowym, nie owijając niczego w bawełnę, bo to jest bardzo ważne, żeby do nich dotrzeć, żeby zrozumieli, przede wszystkim, żeby chcieli słuchać. Jest to na swój sposób sztuka. Sztuka, którą większość nauczycieli opanowało i większość wykładowców również. I to jest bardzo ważne. Jeżeli my złapiemy kontakt, proszę mi wierzyć, ja od 26 lat pracuję z narkomanami, prostytutkami. To są ludzie, którzy czasami zaczepiają mnie na ulicy. To są ludzie, którzy dzwonią do mnie, którzy ze mną rozmawiają, którzy chcą czegoś się dowiedzieć. Nie będę ukrywać, że większość tego czasu przepracowałam, nie mieszkając w Szczecinku, ale teraz też zdarza się, że przyjdą młodzi ludzie do stacji, żeby porozmawiać, żeby się coś zapytać. Wiadomo, że mnie obowiązuje tajemnica tak zwana zawodowa i oceniamy, rozmawiamy, oceniamy ryzyko, oceniamy sytuację i to jest bardzo ważne. Świadomość tego, że mogę przyjść i uzyskać rzetelną, że tak powiem, odpowiedź na wiele pytań jest bardzo ważna, bo dzięki temu mamy szansę na to, że nie będzie kolejnych świeżych zakażeń. Na Placu Wolności w Szczecinku przed ratuszem dziś w nocy stanęła 10-metrowa choinka. Drzewko jest sztuczne, o 2 metry wyższe niż w roku ubiegłym. Przechodzący przez Plac Wolności przystają, robią sobie pamiątkowe zdjęcia. Choinka jest pierwszym elementem świątecznych ozdób, które pojawią się w mieście. Dziś rozpoczęto ich montaż. Z
Zbrojownia, Mysia Wyspa, synagoga, muszla koncertowa to tylko niektóre obiekty, o których rozmawiano na ostatnim spotkaniu szczecineckich pasjonatów historii. Prezentacje przygotowane przez młodych historyków zakończyły pierwszy blok zajęć w tegorocznej edycji projektu Szczecinek, jakiego nie znamy, Altanka księżnej Elżbiety. Uczniowie przez kilka tygodni uczestniczyli w warsztatach, spotkaniach, wykładach, zbierali materiały i przygotowywali prezentacje na temat istniejących i nieistniejących zabytkowych budowli miasta. W czwartek obradowała Rada Gminy Szczecinek. Radni przyjęli roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, dokonali zmian w budżecie gminy i w wieloletniej prognozie finansowej. Zadawali też wiele pytań. Szczególnie interesowała ich kwestia kopalni Kruszywa w Dzikach oraz zagospodarowania jezior. Wójt poinformował, że jezioro Wierzchowo jest bardzo bogate w ryby i już są chętni do budowania stanicy nad tym akwenem. W kwestii kopalni w Dzikach sprawa być może trafi do prokuratury. W Koszalinie odbył się regionalny turniej koszykówki Olimpiad Specjalnych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku wystawił drużyny chłopców i dziewcząt. Szczecinecka młodzież, jak zawsze na boisku, dała z siebie wszystko i dziewczęta wywalczyły drugie miejsce, a chłopcy natomiast przywieźli puchar za pierwsze miejsce. Społeczność ormiańska w Szczecinku zaprasza na uroczyste obchody 650-lecia obecności Ormian w Polsce. Spotkanie odbędzie się w sobotę 2 grudnia o godzinie 15 w zamku w Szczecinku. MKS Gryf Szczecinek zaprasza z kolei wszystkich kibiców i sympatyków piłki siatkowej na wojewódzki turniej piłki siatkowej juniorów w sobotę w hali przy ulicy Wiatracznej, a początek o godzinie 10. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Organizatorem turnieju jest Miejski Klub Sportowy Gryf Szczecinek. Turniej odbędzie się dnia 2 grudnia 2017 roku, czyli w najbliższą sobotę w hali OSIR, start od godziny 10. Jeśli chodzi o drużyny, jakie wystąpią na tym turnieju, to będzie gościnnie wystąpi Stocznia Darłowo oraz zespół Pro Hunters Volley i oczywiście gospodarz tego turnieju Miejski Klub Sportowy Gryf Szczecinek. Będziemy grali w kategorii juniora, także będzie to turniej wojewódzki. Zapraszamy wszystkich serdecznie, sympatyków i kibiców piłki siatkowej w Szczecinku. Z jakimi szansami szczecinecka drużyna przystąpi do tego turnieju? Macie jakieś szanse z pozostałymi drużynami? To jest przede wszystkim dla nas test kontrolny, ponieważ na co dzień rozgrywamy ligę w Połczynie, gdzie chłopcy rywalizują już z zespołami, które miały przeszłość na szczeblu trzeciej ligi. Nawiązujemy na tak naprawdę bardzo dobry kontakt z tymi drużynami. Jesteśmy już co prawda po drugiej kolejce, mamy 2 zwycięstwa i 2 mecze przegrane, także ja myślę, że ten turniej będziemy mierzyli wysoko. A jak z uczestnikami treningów Gryfa Szczecinek? Czy chłopcy chętnie trenują? Jakie jest zainteresowanie siatkówką w ogóle w Waszym klubie i w Szczecinku? Grupa, którą prowadzę w tym roku, prowadzę już drugi rok. Skład jest 23-osobowy, także z frekwencją na treningach nie ma problemu. 15-16 osób to jest bardzo duży sukces, nie ukrywam też mój. Fajnie, że ci chłopcy poświęcają swój czas, chcą i się angażują w pracę i są tego efekty tak naprawdę. I w tym roku naprawdę są bardzo widoczne. Zeszły rok nigdzie nie występowaliśmy w żadnych rozgrywkach, powiedzmy ligowych, ale graliśmy w turniejach typowo takich amatorskich i oni się przygotowywali pod kątem właśnie startu w tym roku w lidze. No dobrze, to co, zachęcamy mieszkańców Szczecinka, aby przyszli, pokibicowali, zobaczyli, jak grają chłopcy z Gryfa. Dokładnie, zapraszamy wszystkich jeszcze raz serdecznie. Powtórzę, 2 grudnia, czyli najbliższa sobota, start godzina 10. Hala OSIR na ulicy Wiatraszy. Dziękujemy. Każde dziecko zna sympatycznego staruszka w czerwonym stroju z długą białą brodą. Oczekiwanie na Mikołaja może mu umilić swoim pociechom, przychodząc 9 grudnia do Kina Wolność na interaktywny spektakl, który w tym roku nosi tytuł Mikołaj i przyjaciele.
No, tak naprawdę propozycja ta jest skierowana do wszystkich grzecznych dzieci i właśnie serdecznie zapraszamy 9 grudnia do kina Wolność. O godzinie 13 pierwszy spektakl pod tytułem Mikołaj i przyjaciele w wykonaniu artystów z łódzkiego Show Art. O godzinie 15:30 kolejny spektakl o tym samym tytule. A wszystko to po to, by jak najwięcej dzieci mogło skorzystać i wziąć w nim udział, bo będzie to spektakl interaktywny. Poza tym o godzinie 12 w holu Kina Wolność zapraszam na kiermasze. Kiermasze świąteczne, gdzie będzie można kupić zarówno drobne upominki, ozdoby świąteczne oraz wziąć udział w mikołajkowym turnieju gier komputerowych. Dzieciaki będą mogły również skorzystać z pomalowania twarzy. Będzie również można wziąć udział w wykonywaniu własnoręcznie ozdób choinkowych oraz lukrowaniu pierników. Nie zabraknie tego dnia również Moto Mikołaji ze szczecineckiej grupy motocyklowej oraz drobna niespodzianka dla dzieci. Będzie loteria fantowa, więc każde dziecko będzie mogło otrzymać prezent, niespodziankę. Serdecznie zapraszam. Wstęp jest wolny. Kino Wolność 9 grudnia, godzina 13 bądź 15:30. Wójt gminy Szczecinek serdecznie zaprasza na drugi gminny kiermasz bożonarodzeniowy, który odbędzie się 10 grudnia w Muszli Koncertowej w Parku Miejskim w Szczecinku. Nasi mieszkańcy będą chcieli zaproponować mieszkańcom Szczecinka, ponieważ wyjątkowo w tym roku organizujemy kiermasz bożonarodzeniowy przy Muszli Koncertowej w Parku Miejskim w Szczecinku. Będą chcieli pokazać swoje umiejętności, swoje prace. Tak się składa, że dosyć często odwiedzam świetlice wiejskie, nasze szkoły, spotykam się z organizacjami pozarządowymi i wiem, jak piękne prace ręczne powstają właśnie w naszych świetlicach wiejskich, w naszych obiektach. I spieszę również poinformować, że już 10 grudnia od godziny 12 w Parku Miejskim przy Muszli Koncertowej, tak jak już wcześniej to zaznaczyłam, odbędzie się drugi kiermasz bożonarodzeniowy. Myślę, że to dobra taka formuła i bardzo dobry czas, aby pokazać umiejętności naszych mieszkańców, aby wspólnie spotkać się z okazji tak radosnego święta, ale również, aby przybliżyć mieszkańcom również miasta, walory wsi. Spieszę również poinformować, że część prac jest naprawdę nowatorska, ale także część jest elementami tradycyjnymi. Wiemy doskonale, że nasi mieszkańcy, podobnie jak samego Szczecinka i okolic, pochodzą z różnych części Polski, a nawet tych terenów, które znajdują się w obecnej sytuacji poza granicami naszego kraju. Z jednej strony to również duży plus, ponieważ każda rodzina przyjechała ze swoją tradycją, ze swoim bogactwem i cieszę się niezmiernie, że w dniu 10 grudnia będziemy się tym bogactwem mogli z Państwem podzielić. To będą ozdoby świąteczne, ale również będzie coś dla ciała, tak? Będzie można spróbować chyba potraw, można będzie kupić te potrawy i można będzie posłuchać chociażby kolęd i pieśni świątecznych. Rzeczywiście widzę, że program kiermaszu jest już Panu dobrze znany. Tradycyjnie będziemy prezentować prace ręczne, różnego rodzaju ozdoby. Tych ozdób jest naprawdę dużo. To są i ozdoby, i okienne, i strojki. Także każdy, kto będzie chciał, będzie mógł się zaopatrzyć w takie świąteczne, piękne, naturalne dekoracje, ale także będzie to możliwość do degustacji, jak również do posłuchania pastorałek. O kolędowaniu może jeszcze w tym okresie nie mówimy, ale do słuchania pastorałek jak najbardziej zachęcam, które również wprowadzą nas w taki, jeżeli chodzi o tą oczywiście typowo świecką część świąt, wprowadzą nas w klimat świąteczny, ale również ufam, że będzie to także podkład do tego, aby zrobić zakupy, wyciszyć się, a później rzeczywiście skupić się już na tym, co najważniejsze podczas tych przepięknych świąt Bożego Narodzenia. To zaprosimy jeszcze raz mieszkańców Szczecinka, powiatu szczecineckiego, 10 grudnia, godzina. Rzeczywiście bardzo serdecznie zapraszam Państwa w imieniu własnym, jak i wójta gminy Szczecinek, pana Ryszarda Jasionasa. Spotykamy się 10 grudnia w niedzielę od godziny 12 w Parku Miejskim przy Muszli Koncertowej. Do zobaczenia. Prawdziwym świętem dla wszystkich miłośników sportów walki będzie wielka gala zaplanowana w Szczecinku na 9 grudnia. Jej główne sportowe wydarzenie to mecz międzypaństwowy w widowiskowej formule Full Contact K1 pomiędzy reprezentacjami Polski i Norwegii.
Dokładnie 9 grudnia o godzinie 19 w Szczecinku odbędzie się mecz full kontakcie w kickboxingu Polska-Norwegia. W trakcie meczu zostanie stoczonych 5 walk, 4 walki seniorskie, jedna walka w kategorii juniorów i tutaj w tej kategorii wystartuje Bartosz Grat, nasz jeden z lepszych juniorów, mistrz świata z zeszłego roku z Dublina. I mówimy o zawodniku klubu sportu walki. No. Nasz to nie znaczy, że polski, ale ze Szczecinka po prostu. No tak, oczywiście zawodnik KSW Szczecinek, Bartosz Grat. I w przedwalkach wystartuje, będzie 5 walk, w tym będzie jedna bokserska, 4 walki na zasadach K1. Tam wystartują już znani tutaj zawodnicy ze Szczecinka, Bartłomiej Mięciuk, Damian Wysocki, Dawid Czapiewski. No i jakby pierwszy raz zaprezentuje się Adrian Korkus, będzie jego to pierwsza walka na ringu. Co możemy powiedzieć o zawodnikach z Norwegii? To mocni zawodnicy? Myślę, że tak, jest skład. Są to medaliści, na pewno medaliści mistrzostw świata, mistrzostw Europy. Tak samo z polskiej strony, ze strony norweskiej, tak nie mam do końca takiego jeszcze rozeznania, ale ze strony polskiej na pewno wystartuje tutaj zeszłorocznym świata Krasoń w kategorii 86 kg. Myślę, że to będzie najciekawsza walka. Ta gala odbędzie się w hali przy ulicy Jasnej już tradycyjnie. Tak, tradycyjnie, jak te wszystkie gale odbywa się przy ulicy Jasnej. No, z tego powodu, że tam jest najwięcej miejsc parkingowych, także no, sprawdzona hala. O której zaczynacie? No, zapraszamy o godzinie 19, 9 grudnia, godzina 19. Bilety do nabycia? Tak, bilety w symbolicznej cenie 15 zł do nabycia na Osirze i w miejscu rozgrywania zawodów na ulicy Jasnej. Czyli przed zawodami można jeszcze bilet kupić? Myślę, że tak. I na koniec aktualności jeszcze kilka zaproszeń, proszę posłuchać. W sobotę o godzinie 11 na Placu Wolności będzie miała miejsce oficjalna prezentacja nowego szczecińskiego powietrznego statku. Zastąpi on stary, już mocno wysłużony balon. Balon napełni się gorącym powietrzem o godzinie 11. Jego prezentacja potrwa przez około godzinę. Klub Tańca Towarzyskiego AIDA oraz Samorządowa Agencja Promocji Kultury zapraszają na kolejną edycję mikołajkowego turnieju Tańca Towarzyskiego, która odbędzie się w niedzielę 3 grudnia w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy Krakowskiej 1. Turniej rozegrany będzie w trzech blokach o godzinie 11, 14 i 17.30. Również w niedzielę od godziny 10 na lotnisku w Wilczych Laskach kolejna odsłona Destruction Derby, czyli wyścigu złomów. I to już wszystko w aktualnościach. Za chwilę reklamy, a po reklamach okruchy na niedzielę.